Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić 7-8 minut rozciągania, czyli stretchingu, który powinniście zrobić zawsze po każdym treningu. Czy to po bieganiu, po którym przyjdziecie sobie z dworu, to trzeba by było takie coś zrobić, czy po treningu siłowym, jakimkolwiek treningu, który robicie w domu. Polecam Wam się rozciągnąć razem ze mną, dlatego że poświęcimy na to troszeczkę więcej czasu. No to do pracy. Usiądźcie sobie wygodnie w miejscu, gdzie macie troszeczkę przestrzeni. Usiądźcie w siadzie prostym. Zróbcie flex, czyli złapcie palce i starajcie się przyciągnąć tyle, ile możecie, tułów do kolan. Chciałabym Wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli robicie stretching, nie możecie robić czegoś takiego. Czyli nie możecie dopychać tułowia. Starajcie się zrobić skłon. Czujecie ból nóg z tyłu? Wielki ból, który nie pozwala Wam na to, żebyście zrobili troszeczkę niżej. To wytrzymujecie to. Po chwili, jeżeli poczujecie, że ból przestaje być, możecie dociągnąć jeszcze tułów bliżej kolan. Starajcie się każde dociągnięcie robić z wydechem. Jest to bardzo ważnym elementem podczas rozciągania. Siedzimy sobie. Jeszcze spróbujemy zrobić wdech i z wydechem jeszcze niżej przyciągnijcie tułów do kolan. Bierzemy głęboko wdech i z wydechem powolutku rolujemy tułów, wstajemy do siadu. Zostajemy w siadzie prostym. Teraz ugnijcie swoją prawą nogę. Przełóżcie ją za lewą. Chwyćcie przeciwną ręką kolano, które jest ugięte. Wyprostujcie plecy i odwróćcie się w tył. Starajcie się, żeby wasze kolano nie było rozluźnione, bo wtedy nie będzie rozciągnięcia. Będzie rozciągnięcie pleców, ale nie będzie rozciągnięcia bocznej części uda. Dlatego też starajcie się przyciągnąć kolano do klatki, wyprostować plecy i popatrzeć do tyłu. Wytrzymujemy w tej pozycji kilka sekund. Nie mamy zaokrąglonych pleców. Wyprostuj się. Weź wdech i z wydechem powoli przejdź do przodu. Zamień nogi. Teraz lewa noga. Przełóż. Przeciwną ręką chwyć. Odwróć się do tyłu. Wyprostuj plecy. Przyciągnij kolano do klatki. Przytrzymaj. Jeszcze 4. Jeszcze 3. Jeszcze 2. Odwracamy. Wszystko robimy bardzo powoli. To już jest ostatni element naszego treningu, ale jest on bardzo ważny. Usiądźcie w siadzie rozkrocznym. Starajcie się lewą ręką chwycić lewą nogę. Powolutku przechodzimy do boku. Starajcie się, żeby wasza klatka piersiowa była otwarta. Nie pogłębiajcie jej, nie pochylajcie się. Weźcie wdech i z wydechem wyciągnijcie mocno tułów. Otwórzcie klatkę. Wytrzymajcie w tej pozycji kilka sekund. Weźcie wdech i z wydechem teraz powolutku przenieście tułów do lewej nogi. Starajcie się tak samo jak w poprzednich ćwiczeniach. Nie dociskać tułowia. Absolutnie. Weźcie wdech i z wydechem tyle, ile możecie. Starajcie się docisnąć klatkę piersiową do kolana. Weź wdech. Z wydechem powolutku idziemy góra. Obydwa ramiona bok. Zostań w tej pozycji. Weź wdech i z wydechem w prawą stronę. Wyciągnij ramię. Otwórz klatkę. Nie pogłębiaj się. Wytrzymaj chwilę. Weź wdech i z wydechem staraj się przyciągnąć tułów do kolana. Weź wdech, z wydechem przyciągnij. Nie pulsuj. Absolutnie. Jest to zakazane w ćwiczeniach rozciągających.
Weź wdech i z wydechem bardzo powoli przejdź w górę. Obydwa ramiona bok, rozciągamy. Weź wdech z wydechem, połącz dłonie. Rozciągamy plecy. Mocno wciśnijcie pępek w kręgosłup. To jest moment, gdzie możecie te plecy zaokrąglić. Weź wdech, z wydechem wyciągnij tułów w górę. Mocno. Starajcie się siedzieć w siadzie rozkrocznym cały czas. Oddychamy. Weź wdech, z wydechem skręcamy tułów delikatnie w jedną stronę. Bierzemy wdech i z wydechem w drugą. Weź wdech, z wydechem góra. Rozluźnij ramiona. Połóż jedną dłoń na jednej nodze, drugą na drugiej. Weź wdech i z wydechem bardzo powoli. Wystarczy czasami, że zrobicie tylko tyle. Wcale nie musicie robić tego pogłębienia do samej podłogi. Pamiętajcie o tym, że w tym ćwiczeniu najważniejsze jest, żeby mieć proste kolana. Nie uginajcie ich, czyli nie starajcie się zejść niżej i ugiąć kolana. Starajcie się trzymać kolana, całe nogi przytwierdzone do podłogi. Bierzemy wdech i z wydechem cały czas delikatnie pogłębiamy. Stop. Czujecie ból? Wytrzymujecie chwilkę. Weźcie wdech i z wydechem jeszcze raz. Teraz możecie położyć przedramiona przód i wytrzymać. Przytrzymujemy 4, 3, 2 i powoli rolujemy plecy góra. Ok, prawa i lewa noga góra, krzyżujemy, powoli wstajemy. Nie wstajemy też szybko, staramy się wstać rolując plecy bardzo powoli do góry. Chwytamy teraz naszą prawą nogę, unosimy lewą rękę. Starajcie się, żeby wasze kolano nie było tutaj na boku, tylko dotykało kolano kolana i pociągnijcie kolano do tyłu. Wtedy poczujecie rozciągnięcie uda, czyli przedniej części uda. Starajcie się wytrzymać w takiej pozycji z 15-20 sekund. Nic się nie dzieje. Stanę z boku i pokażę wam, jakich błędów musicie unikać. Przy odchyleniu kolana do tyłu starajcie się nie wykonywać tego ćwiczenia w taki sposób. Ok? Przy odchylaniu kolana w tył spinajcie brzuch i pupę, a odsuwajcie tylko i wyłącznie kolano. Wtedy poczujecie, jak rozciąga się czworogłowy uda. Odkładamy nogę, kładziemy ją w bok. Noga, która stoi na podłodze, jest ugięta. Druga noga wyprostowana. Chwytamy palce. Jeżeli nie możecie chwycić palce stóp, możecie chwycić łydkę, goleń, udo. Nie ma problemu. Nie naciskajcie na kolano. Absolutnie. Chwytamy. Bierzemy wdech. Otwieramy z wydechem klatkę piersiową. Wyciągnij góra. Super. Jeszcze 4. Jeszcze 3. Jeszcze 2. Powoli zejdź w dół. Zaokrąglij plecy. I to samo. Rolujemy plecy powoli góra. Uginamy drugą nogę. Drugą nogę oczywiście. Przepraszam. Pamiętamy. Kolano do kolana. Odciągamy kolano tył. Ale nie robimy lordozy. Czyli nie wyciągamy klatki piersiowej do przodu. Spinamy brzuch. Mocna pupa. Oddychamy. Jeszcze chwila. Wytrzymujemy. Odłóż nogę bok. Ugnij kolano, które stoi. Chwyć stopę. Weź wdech i z wydechem wysoko góra. Staraj się sięgnąć do sufitu. Otwórz klatkę. Oddychaj. Pamiętaj, że ćwiczenia rozciągające robimy powoli.
Jest to najważniejszy element całego treningu, myślę. Chociaż wszystkie trzy, rozgrzewka, część główna i rozciąganie, są najważniejsze. Nie możecie zapominać w treningu o rozciąganiu. Odkładamy stopę powolutku, rolujemy tułów w górę, bardzo powoli, bierzemy wdech i wydech. I jeszcze tylko ramię, jedna dłoń przód, prawa. Pamiętajcie o tym, żeby barki były opuszczone dół. Prawa ręka bok. Weź wdech z wydechem. Lewe ramię. Barki opuść daleko od uszu. I lewe ramię bok. Opuść. Weź głęboko wdech. Z wydechem dół. Jeszcze dwa razy wdech i wydech dół. I ostatni raz wdech i wydech. Jeżeli zrobiliście już rozciąganie, to myślę, że cały trening można zaliczyć do udanych. Pamiętajcie, rozciąganie, stretching na koniec, to jest nieodłączny element całego treningu. Wasze mięśnie będą rozciągnięte i będą gotowe do dalszej pracy na następny dzień. Dziękuję Wam bardzo.